Księga wyjścia. Rozdział 13. W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. Dwudzieste pierwsze przekazanie Tory nakazuje przekazanie wiary w rodzinach. Na tym przykładzie możemy docenić korzyści płynące ze szczegółowego podejścia do przestrzegania wszystkich 613 przykazań. Bo prawo Boże można streścić w dwóch zdaniach. Kochaj Boga i bliźniego. Ale na czym polega miłość? Kto jest moim bliźnim? Co to są akty miłości? 613 przekazań daje szczegółową odpowiedź na te pytania. Szkoda, że w duszpasterstwie katolickim nie ma już odniesień do tych przekazań. Przez to wymagania Boże zostały obniżone do ludzkich wyobrażeń, podczas gdy Bóg przekazał nam, za pośrednictwem Mojżesza, jakie są wymagania prawdy? Jaki jest poziom naszej miłości wymagany przez Boga? Tutaj Bóg wymaga, aby rodzice czuli się odpowiedzialni za przekaz wiary swoim dzieciom. Odpowiedzialność ta nie spoczywa na katechetach ani na proboszczach. Bóg dał rodzicom konkretny środek w tym celu. Co roku rodzice mają usiąść z dziećmi i opowiadać im o dziele odkupienia. Na pytanie o to, kto jest moim bliźnim, otrzymujemy następującą odpowiedź: Twoim bliźnim jest w pierwszej kolejności Twoja rodzina, zwłaszcza Twoje dzieci. I na pytanie, jaki jest najważniejszy akt miłości względem dzieci, otrzymujemy następującą odpowiedź. Najważniejszy akt miłości względem dzieci jest przekazanie im wiary, jest opowiadanie im o dziele odkupienia dzięki krwi Jezusa Chrystusa. W tym temacie mamy następujące przesłanie Boga Ojca, przekazane świętej Katarzynie ze Sieny. Dzięki pamięci krwi. Dusza rozpala się nienawiścią do nałogu i miłością do cnoty. Ta nienawiść i ta miłość oczyszczają duszę ze zmazy pierworodnej. Dają taką żywotność sumieniu, że jak tylko zbliża się nieprzyjaciel to znaczy grzech taki pies sumienia szczeka z taką mocą, że budzi rozum. Dzięki temu nie czyni bezprawia, bo kto posiada sumienie posiada też. Sprawiedliwość. Pamięć krwi jest centralnym punktem naszej wiary. Pamiętać o dziele odkupienia jest naszym priorytetowym zadaniem. Pokrywa się z najważniejszym przekazaniem biblijnym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Całym swoim umysłem to też znaczy całą swoją pamięcią. I nie tylko raz w roku, ale codziennie i stale powinniśmy rozważać dzieło odkupienia. To znaczy wydarzenie męki, śmierci i zmartwiewstania Jezusa Chrystusa. Takie jest też stałe zalecenie przekazane przez Jezusa mistykom. Na przykład słowa Jezusa do świętej Gertrudy. Kto rozmyśla nad tym i rozważa moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym, łagodzącym moją boleść. Słowa Jezusa do świętej Anieli z Folinią gdy rozmyślasz mękę Pańską, więcej zasług zyskujesz, niż gdybyś w tym dniu pościł o chlebie i wodzie i do krwi się biczował. Błogosławieni jesteście, którzy tkliwym, a żywnym uczuciem przechowujecie pamiątkę męki mojej, która wszystkich wieków jest cudem, zbawieniem, życiem, dusz zbłąkanych i jedyną ucieczką grzeszników a ponieważ płakaliście ze mną, podzielicie też królestwo, zmartwychwstanie i chwałę moją, którą nabyłem ceną cierpień okrutnych i zawsze dziedzictwem moim cieszyć się będziecie. Słowa Jezusa do świętej siostry Faustyny. Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki Większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Rozważanie moich bolesnych ran jest dla Ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość. Widzimy stałe przypominanie Jezusa o ważności XXI przekazania Tory. W tradycji chrześcijańskiej zakorzeniła się tradycja rozważania drogi krzyżowej. I rzeczywiście, każdy kościół musi obowiązkowo posiadać stację drogi krzyżowej w swojej dekoracji w celu zachęcenia wiernych do tej praktyki. Ale droga krzyżowa to tylko fragment z męki. Warto też rozważać siedem ostatnich słów Jezusa zgodnie z zachętą Jezusa do Alicji Lęczewskiej. Żyj bogactwem moich słów z krzyża! Wielka katecheza jest w nich zawarta i esencja mojego testamentu. Osobiście w tym celu bardzo polecam rozważanie męki świętej Brygidy. Jest to krótki komentarz do siedmiu słów na krzyżu, które rozważa się codziennie przez co najmniej rok. Inne nabożeństwo, które serdecznie polecam, to siedem tajemnic ku czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Również świętej Bregidy. Rozważa się je codziennie przez 12 lat. Osobiście jestem w trzecim roku tego nabożeństwa. Ale męka naszego Pana Jezusa Chrystusa trwała 24 godziny. Jak to objawił Jezus Luizie Piccarecce, kiedy ją zachęcił do napisania książeczki o tytule 24 godziny męki. Te godzinne męki są małymi, słodkimi łykami, jakie dusza daje mi za tyle goryczy, jaką otrzymuję od stworzeń, ale za mało jest tej słodyczy w porównaniu do tak wielu gorzkich łyków, które otrzymuję. Dlatego bardziej rozpowszechniajcie je. Bardziej rozpowszechniajcie. Męka zaczęła się od pożegnania Jezusa ze swoją matką, i zakończyła się na krzyżu. Tak naprawdę w swoim testamencie Jezus zostawił nam dwa swoje najcenniejsze skarby: siebie samego pod postacią chreba eucharystycznego oraz przekazał nam swój najcenniejszy skarb, czyli swoją mamę, którą sam czcił zgodnie z czwartym przekazaniem dekalogu. Polecił nam, żebyśmy również czcili niepokalaną Maryję. Dziewicę i Matkę Boga jako naszą własną Matkę. Dlatego można powiedzieć, że chrześcijanie biblijne wierzący charakteryzują się tym, że w centrum swojej wiary umieszczają rozważenie męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa, kult eucharystyczny i cześć oddawana Naszej Matce Maryi. Maria jest naszą Matką. Ale jest też współodkupicielką pośredniczką wszelkich łask i orędowniczką. Tak przynajmniej określa siebie w objawieniach w Amsterdamie w 1950 roku. Co prawda, te objawienia nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez kościół, ale za to zostały oficjalnie zatwierdzone objawienia z Akita w Japonii, a tam Matka Boża objawiła się. Przed figurą Pani Wszystkich Narodów, to znaczy przed obrazem z objawień z Amsterdamu. Tym samym objawienia z Amsterdamu zostały pośrednio zatwierdzone przez Kościół Katolicki. Czekamy więc na ogłoszenie ostatniego dogmatu Maryjnego w historii. Będzie dogmatem o współodkupicielce i pośredniczce. Krzyż, Eucharystia i Maryja. To są trzy filary wiary biblijnej. To są też filary, które pomogą nam przetrwać burzliwe czasy czekające na Kościół. Zostało to bardzo obrazowo opisane we śnie, czyli w prywatnym objawieniu, który otrzymał święty Jan Bosko. Gorąco zachęcam do zapoznania się z treścią jego snu, klikając tutaj.